Cześć! Chciałabym opowiedzieć Ci historię, która przydarzyła się nie tak dawno temu i nie tak daleko stąd. Aby przenieść się w świat bajki, wystarczy ogrzać sobie dłonie i mocno w nie klasnąć. Zapomniałam Ci powiedzieć, że kiedy klasnąłeś w dłonie, zamieniłeś się w papugę, która zaczęła powtarzać wszystko za mną. W niedalekiej krainie, wśród lasów i nieprzybytych śniegów, stoi chatka świętego Mikołaja. Wiedzie on tu szczęśliwe i spokojne życie w towarzystwie swoich wiernych przyjaciół elfów. Kiedy zbliżają się święta, elfy mają dużo pracy. W niedzielę rano, gdy wschodzi ciepłe grudniowe słońce, spod puchowej kołdry wyskakuje trach. Święty Mikołaj, który natychmiast zabiera się do pracy. W poniedziałek nadmuchuje balony. Nadmuchaj policzki. We wtorek uśmiecha się do wszystkich i przesyła buziaki. Na przemian uśmiechaj się i przesyłaj buziaki. W środę buduje konia na biegunach. Kląsknij. W czwartek miał za zadanie zbudować rurki, ale sam nie wiedział, do czego one będą potrzebne. Ułóż język w rurkę, a później spróbuj przez nią dmuchnąć. W piątek upiekł świąteczne pierniki. Aż na samą myśl o nich zaczął oblizywać usta. Oblisz usta. W sobotę uszył kota, który zrobił koci grzbiet. Ułóż język w koci grzbiet. Rankiem, a była to znowu niedziela, postanowił, że będzie spał cały dzień. Zmęczony poszedł spać. Ziewamy. I tak, umył zęby i ubrał piżamę. Oblisz zęby. Kołdrę ułożył i leżał już w łóżku. Zrób z języka strzałkę. Oczy mu się zamykały. Kieruj język do góry i na dół. Wskazówki zegara cichutko tykały. Kieruj język na boki. Aż tu nagle usłyszał pukanie do drzwi. Kląsknij. Otworzył oczy, wstał z łóżka, rozejrzał się po pokoju, przeciągnął się niezgrabnie, bo teraz tylko snu najbardziej na świecie łaknie. Na odwiedziny przyjaciół niezbyt przygotowany, więc za elegancko nie był ubrany. Otworzył drzwi i zobaczył bałwanka, który w rękach trzymał list od Marysi. Święty Mikołaju, w tym roku chciałabym dostać misia. Mikołaj pospieszył wyczarować prezent. Zmęczony poszedł spać. Ziewamy. I tak, umył zęby, ubrał piżamę. Oblisz zęby. Kołdrę ułożył i leżał już w łóżku. Zrób z języka strzałkę. Oczy mu się zamykały. Kieruj język do góry i na dół. Wskazówki zegara cichutko tykały. Kieruj język na boki. Aż tu nagle usłyszał pukanie do drzwi. Kląsknij. Elf otworzył oczy. Wstał z łóżka, rozejrzał się po pokoju, przeciągnął się niezgrabnie, bo teraz tylko snu najbardziej na świecie łaknie. Na odwiedziny przyjaciół niezbyt przygotowany,
więc za elegancko nie był ubrany. Otworzył drzwi i zobaczył Renifera, który w ręku trzymał list od Tomka. Święty Mikołaju, w tym roku chciałbym dostać samochód. Mikołaj pospieszył wyczekiwać. Zmęczony poszedł spać. Ziewamy. I tak, umył zęby, ubrał piżamę. Obliż zęby. Kołdrę ułożył i leżał już w łóżku. Zrób z języka strzałkę. Oczy mu się zamykały. Kieruj język do góry i na dół. Wskazówki zegara cichutko tykały. Kieruj język na boki. Aż tu nagle usłyszał pukanie do drzwi. Kląsknij. Otworzył oczy, wstał z łóżka, rozejrzał się po pokoju. Przeciągnął się niezgrabnie, bo teraz tylko snu najbardziej na świecie łaknie. Na odwiedziny przyjaciół niezbyt przygotowany, więc za elegancko nie był ubrany. Otworzył drzwi i zobaczył Śnieżynkę, która w ręku trzymała list od Kasi. Święty Mikołaju, w tym roku chciałabym dostać książki. Mikołaj pospieszył wyczarować prezent. Zmęczony poszedł spać. Ziewamy. I tak, umył zęby i ubrał piżamę. Obliż zęby. Kołdrę ułożył i leżał już w łóżku. Zrób z języka strzałkę. Oczy mu się zamykały. Kieruj język do góry i na dół. Wskazówki zegara cichutko tykały. Kieruj język na boki. Aż tu nagle usłyszał pukanie do drzwi. Kląsknij. Elf otworzył oczy, wstał z łóżka i rozejrzał się po pokoju. Przeciągnął się niezgrabnie, bo teraz tylko snu najbardziej na świecie łaknie. Na odwiedziny przyjaciół niezbyt przygotowany, więc za elegancko nie był ubrany. Otworzył drzwi i zobaczył choinkę, która w ręku trzymała list od Asi. Święty Mikołaj, w tym roku chciałabym dostać żabę. Mikołaj pospieszył wyczarować prezent. Kiedy prezent dla Tomka, Kasi, Asi i Marysi był gotowy, wtedy elf mógł spokojnie iść spać. A prezenty czekały, aż święty Mikołaj rozdaje dzieciom na Wigilię. Dziękuję Ci za wysłuchanie terapii z bajką w tle i do usłyszenia wkrótce. Zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału.